Dobry wieczór. Witam szanownie wszystkich, którzy chcą poznać smak życia ludzi z wyższych sfer, ze sfer takich, w których dostępny jest Hearthstone, bo jak wiemy, Blizzard nie daje tej gry byle komu, pomimo tego, że jest free to play, natomiast tu się okazuje, że pieniądze to nie wszystko i trzeba po prostu być osobą, która na Hearthstone zasłuży. Więc jak ktoś nie zasłużył, no trudno, zdarza się, prawda? Nie każdy się urodzi arystokratą, nie każdy jest lepszy. To tutaj zobaczy sobie, jak taki człowiek się czuje, jak przeżywa i przede wszystkim, być może to jest najważniejsze, gra w Hearthstone. Trzeba być godnym, to jest ładnie powiedziane, tak. Jak widać, prawda, zawsze zgodny przeciwnik. Póki jeszcze nie jest udostępniona dla plebsu, to te pozostałe klasy są nieistotne. No a wracając. Ja tu gram niekompletną talią w wersji podstawowej. Nawet nie muszę myśleć, bo jak do tej pory nie udało mi się nią przegrać. Być może to będzie ten pierwszy raz, my tu się porażek nie boimy, bo to zawsze wiąże się z rozwojem. I gramy na drugą taką samą talię, w ogóle z jakiejś Vennej. Ciekawe. Początkowe tarty bardzo ciekawe. Nie wchodzimy z niczym. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Chyba, że jesteś galerianką hardstone'ową. Jest prowokacja. Dobrze ci, o, jest kultura. Dziękuję. No i zastanówmy się. Tu jest ładna karta na wejście. To jest też fajna karta na wejście. Skoro przeciwnik zagra i będzie nas, jest obawa, że będzie nas bił po twarzy, to może warto i tak zagrać. Przy okazji dostajemy kartę. Więc nie jest to aż takie złe. Czy będzie bił, czy nie będzie bił? Powinien być po twarzy. Bo to mu nikt nic nie zaszkodzi. Okej. Okay. Zaatakuje i dobije. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. O. Tak sobie to wymarzył i tak to zrealizował. Natomiast tu możemy się pozbyć od razu prowokacji. I będziemy mieć spokój. I robi się trochę taka rzeźnicza partia. Mi się wydaje, że koleś nie jest zbyt dobry. Ale to mogą być tylko pozory, bo strasznie marnuje te podstawowe karty. Czy kiedyś grałeś w pokera na hajs? Nie, jestem słaby z kart, absolutnie. Okej, to było sprytne zagranie. Chociaż też zbyt szybko się wypstrykał z tych mocnych kart. I co mu da teraz to, że zużyje swój kryształek? A, to że da prowokację. No okej. On ma takie presje na ciśnięcie. Jest pan szarża, czyli będę mógł od razu zasadzić niezłe pierdzielnięcie. Dwa, karta nie zginie. I trzy, będę miał mocnego kolesia. Za króla! Za honor! Więc tak, no nie pozbyliśmy się tego bufera paskudnego. Jest strasznie na pałę gra tak naprawdę, no ale on mnie do tego zmusza. Pytanie, komu się pierwsze skończą karty? Okej, okay, zadał obrażenia, nic już nie zrobi, będzie uderzył mnie w twarz. Proszę cię bardzo. I możemy teraz wejść z czymś takim. Wiemy, że on jak ma podstawową kartę, a może nie mieć, to możemy ją skasować jakimś obszarowym albo czymś mocnym. No zobaczymy, co on wykombinuje. Teraz to wygląda całkiem nieźle. Prowokacje mu się skończyły. Ma podstawową, to po czym będzie na podstawową? Czy zbufuje, czy już nie stać? Prawo prawilności będzie bił. Uderzy go raczej na pewno. Nie, uderzył moją postać. No i bardzo dobrze. Chcielibyśmy się pozbyć tego. No jest dobra sytuacja. Bo będzie pan z prowokacją. Teraz zależy, żeby wyciągnąć najwięcej kart, bo wejdziemy z nim, gdzie plus jeden, plus jeden. To niech sobie uderza, bo to nam krzywdy nie zrobi. No i zobaczmy, co oknuje głupia bestia. Wrota są otwarte. Okej. Dziwne, boi się uderzać. My go teraz zajedziemy, bo wejdziemy w tym, zmasakrujemy tego i zmasakrujemy to. Czy jest coś sprytniejszego, co możemy jeszcze zrobić? Przywrócić 6 punktów zdrowia, wezwać tego, dobrać kartę. To brzmi nieźle, bo wyeliminujemy. Mamy jeszcze jednego takiego.
Zaraz. A kij, dobra, trudno. To jest zdamiłem. Czemu? Zaraz, jeszcze raz. Jak to się stało? Dobra, dostali 1 plus 1. Aha, dobra. To było głupie. Tak, zrąbałem. Coś mi się źle obliczenia z nim zgodziły. Okej, dwa punkty obrażeń. Bosko tarcze. Bez sensu moim zdaniem. I grunt, że okłada moją postać. Teraz tak, jeden punkt obrażeń to mi nic za bardzo nie da. Wejście z tego byłoby spoko. Ale zacznijmy taką radziecką ruletkę. Wejdziemy z tego, jest dobrać kartę. Jakby się... Teraz tak, trzy okrzyk bojowy, raczej nie działa na niego żadna magia. Ale możemy wejść tak, z tego pajaca. Niestety, nie tak dużo jak chciałem. Prowokacje. I powiedzmy łebka. Czekam na rozkazy. No szkoda tego zioma, ale trzeba go wykorzystać do celu, do którego został stworzony. Czy on miał okrzyk bojowy w ogóle? Nie. Wszyscy póki on żyje. Tracić 4. Nie mogą go zarżnąć, ale może mieć jakiś czar. Tak czy jak kroi się niezłe walnięcie. Chyba, że będzie obszarówka, jeśli ma jakąś czarodziejską talię. A jak nie, to potem wchodzimy z tym i masakrujemy kolesia. Karty są. Okej. Podaj mi klucz łukowy. Okej, on tam na szybko dobiera karty. Nudzi. I tak. Podziwiaj potęgę Wichrogrodu! No i policzmy. No i co mogę? To jeszcze brakuje 4 kart. No... Psychika siada, prawda? To jest strasznie mocna karta na wstępie. Jeszcze jedną od razu zrobimy w takim razie. No, to tak niesatysfakcjonujące to było. Strasznie zły człowiek. Czego on tak w ogóle... Czego tak postąpił? Dawaj drwalem, czy tym takim... żeby cisnąć tym takim... Tą taką kuską, taką głupią, jak strasznie tej postaci nie lubię. Okej, nawet nie zastanawiam się, nie wymieniam. To jest siłą rzeczy... W ogóle co on zrobił, że straciłem ten kryształek i zostałem tym? Nie, mam tutaj, dobra. Okej, wstępnie sytuacja wygrana od razu. Coś wystawi? Ocenimy sytuację. Heckman. 8-3. Zobaczmy, jestem niezwykle ciekaw. Jak to się potoczy? Gość, to tam jest spoko, tak. Totemy są fajne. To jest umiarkowanie, imba postać. Bo daje bestią dzień do ataku. Tylko to się zostawia na koniec. Wniosek, to nie jest dobry człowiek. Tak sobie myślę. Ale co ty myślisz? Już nic nie masz. O, nie musimy robić tego, możemy wyjść z tym. Po to oni są. Po takie właśnie coś. I traci fajną postać. Fajnego stronnika, jak to Blizzard chce nazywać. Czy będą dzisiaj małże? Nie, dzisiaj nie. Okej, wraca. No ale po co? Nie uciekniesz przede mną.
Ja nie chcę człowieku uciekać, bo ty widzę, że ty lamisz. No to było słodkie, będziemy tak. Jesteśmy krok przed nim, mamy stronnika. Masakrujemy tą jednostkę. Traci dwie fajne jednostki, które potencjalnie mogłyby mu pomóc na wpływ, mieć wpływ na jego rozwój, ale okej, jego życie, jego gra. Co on tam miał? Przypomnijmy sobie. On jakieś czary na bestie raczej właśnie. W sensie, że wchodzi dużo bestii, ma jakieś takie tam jaszczurki, co mają mnóstwo punktów zdrowia, mało punktów ataku. No nudzisz. Co planujesz po Hearthstone? Nie. Jeszcze jedna. To jest bez sensu. On nie umie grać, widzę. Tylko psychikę też masz. Dlatego ktoś się pytał, tam nawiązując, dlaczego ludzie właśnie dlaczego Blizzard nie dostaje ten. Nie rozdaje tej gry każdym, bo właśnie byłoby fala samą, bo to nie jest gra dla ludzi z słabą psychiką. Tam pewnie się śmialiście, jak mówiłem, do ludzi z wyższych sfer, ale to jest właśnie. To jest główny powód, że ludzie mają słabą. Nie są gotowi jeszcze na tę grę. No właśnie. Że no było, widzieliście co StarCraft potrafi zrobić z człowiekiem, a to jest taki StarCraft do potęgi. Jak ktoś nie ma silnej woli, nie był sprawdzony w sytuacjach kryzysowych, to jest problem, niestety. Uther, światłodzierżca, kontra, Jaina, Proudmoore. Może arena, właśnie, arena brzmi też nieźle, zapomniałem o niej. Prosisz się o lanie. Ręka ochrony, samoobrony łuczniczka na start, okrzyki bojowe, szarża. Ja akceptuję. Musisz przejść przez StarCraft, żeby zacząć na Hearthstone. Czy warto od razu coś wystawiać? Nie. Jest ktoś wreszcie, kto wbrew ksywce jest kimś inteligentnym. Bo to zagranie do głupich nie należy. Jakby to teraz fajnie rozegrać? Wejść, posmarować i dać prowo. Ona obchodzi prowo tym. Robi się ciekawie powoli. Natomiast przeciwnik z trzema punktami ataku to nie jest coś, z czym nie należy się liczyć. Ale tak. Rozerwie cię na strzelby. Tak, tak, tak. No jest to możliwe, że wreszcie przegram, ale... Jeden strzał, jeden trup. Mamy prowo. I zastanawiamy się, co lewacki raptor zrobi. To by się prosiło, żeby dać to, ale to nie warto marnować na początek. Poczekamy, aż będą rzeczy, które będą mieć wpływ na pole bitwy. Zwłaszcza ta talia jest całkiem... Ta karta jest bardzo mocna. Snajper i prowo. Tak. Dokładnie to zrobiłem. Jedźmy więc. Czy można zrobić turniej? Tak, można wszystko reklamować, bez problemu. No to jest ładne, tylko trzeba będzie zmasakrować to najpierw. Bo szkoda raptora. Zwłaszcza, że tu wchodzimy z czymś takim. Jeden punkt obrażeń. Zastanówmy się. Wchodzimy z jeden, dobijamy tego i dobijamy tego. Pozwól mi się zastanowić. Tylko, że tak tracimy wszystko. Witaj. Tak tracimy tego pajaca. Dobijamy tym i to niczego nie zmienia. A zawsze może wejść z czymś strasznym. Tego trzeba się pozbyć obowiązkowo. Pozwól mi się zastanowić. Kogo zatrzało? Zagrożenie minęło. I teraz w kogo? Jak poczekamy chwilę, to możemy go zmasakrować. Więc nie warto tracić od razu. O! Spoko. Okej, pojawia się ciekawa jednostka. On musi pocisnąć. I teraz...
Likwidujemy got, nie jest problem, owszem. Tylko to będzie problemem, żyjące sobie tutaj świnia. Ewentualnie. 3 do ataku, da mi ile? 5. I też go nie zarżniemy. Szarża to jest tylko 2. Za króla! Za honor! I teraz, no bestia sobie żyje. Oj. No sroj. Udaje cwaniaka. Ognia! Niech sobie na razie żyje. Strzelę sobie jednego. To Stingo! Ładnie. I robi się ciekawie. Możemy zlikwidować pana prowokację z problemu. I to jest to, co warto zrobić. Mimo, że stracę tę postać. Natomiast zostanę z bestią. Chyba, żeby się pozbyć boskiej tarczy. Bo jak zrobimy tak... I osłonimy Waldka. To mamy coś, co zanihiluje tę bestię. Jak będzie jeszcze... Ale będzie uderzać po twarzy raczej. To dobrze będzie wyjść. I nie zaszkodzi użyć też prawa prawilności. I na wszelki wypadek... uderzyć w twarz. Bardzo mądre. Bardzo głupie. Innymi słowy, z tego rozwiązania się cieszymy. No bo jakże to? Pozbywamy się świni. Pasowałoby się tego gościa pozbyć. Poświęcając 2 punkty, pozbywam się tego gościa i zostawiam tego przy życiu. Ale zobaczmy, co dadzą mi karty. To było idealne, wtedy już zbyt późno. 2 punkty za 2. Likwidujemy tego i tego. Za sprawiedliwość. Skoro należy. Za honor. I wystawiamy naszego kochanego łebka. Czekam na rozkazy. Jeśli nie ma obszarówek, a mogą być, jest teraz fajna sytuacja. Znowu wyciszam studnię. Jeszcze nie. Okej, dobiera 2 karty. Kogo uderzy? Jak uderzy? Okej. Fail. Albo inaczej fuks. Okej, on się upiera, żeby mnie cisnąć. To jest ładne wejście i to jest ładne wejście. Jeden strzał, za sprawiedliwość. Tylko jeszcze to nie jest to. Mamy deficyt dobrych kart, nie? Lepiej mieć taką na stole niż potencjał na coś fajnego. Mam w wielkach nas próba. Do walki. Hej, poczekaj chwilę. Okej. Nawet się nie zorientują, kto ich załatwił. Bawi się w asasynstwo. Krokoliszki. No i to jest bardzo przydatna rzecz. Prosty powód. Pozbędziemy się tej świni bardzo szybko, tracąc kartę, która jest zupełnie dla nas nieistotna. Do walki! No to było rozgrywać na inne sposoby, nie? Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Jest coś ładnego.
Tylko musimy dotrzeć do tej kolejki. Zastanówmy się, jest sens załatwić tę świnię? Jest. Kiedy poświęcimy to... Strzelę sobie jednego. Nie ryzykujemy ten, uderzamy w twarz. I zaczynamy z wejściami. Idźcie na przodzie, warto mieć to. Teraz tylko modlimy się, by nie było obszarówki. Wchodzimy z nim, który jest prowokatorem i powinno być GG. Bestia. Spoko. Jest dobrze. Wrota są otwarte. Okej. Czekam na rozkazy. Jeśli nie będzie zamiany w świnie, zamiany w murzyna i tak dalej, to jest to dobrze rozegrana partia. Za sprawiedliwość. Co może być złe? To może być plus 6 do ataku i następnie być plus 6 do ataku. To mnie zmasakruje. Ale nie powinno być. Zobaczmy. Może być z rotacji, może być. Nie powinno być. Myśli. Lel. Dobra, dobił. No okej, okay, przykro mi. Okej. Dobre zagranie. Ja wiem. Hej, poczekaj chwilę. Gotowi. Tym razem ci. Złoto, rock'n'roll i reszta. Nie jest źle, więc zostało do ten, zostało mi... Ile tam jeszcze? A jeszcze ze 3 levele do pełnej talii, ale to są niesamowite karty. Po prostu. Tak, złoto, kadzidło i mirra. Zawsze przyłożysz egzekucję i pozwalasz, aby się poddali. Ciśnij ich do końca. Ciśnij ich do końca! W sumie, jak się poddają, to jest miłe. Nie no, wystarczy Hearthstone'a na dzisiaj, bo to się skończy źle. Po prostu strasznie gry. Ale Pladen jest strasznie, tak. Jest imba. Niesamowite, czy talia. Podejrzewa, nie wiem, czy to jest wina. Ale czy mówię to w każdym razie o mnie, bo mam wrażenie, że to jednak nie jest aż tak, jak to wygląda. Tylko jakoś mi się trafiają goście, którzy nie potrafią na niego grać. Chociaż nie wykluczone, że to nie jest zbalansowane w końcu, to beta. Arena będzie kiedy osobny ten. Osobno sobie rozpocznę. Więc to było to. Szybka partyjka w Hearthstone'a. Dni sukcesu. Dlatego z radością mówię amen, ciemność.